jakby coś oglądałem przed streamem. Przed streamem oglądałem materiał o sekretach. Jest, z tego co wiem, są 3 sekrety na planszę, ale zobaczymy, czy uda nam się ogarnąć pierwszy chapter. Wątpię, że uda nam się pierwszy chapter ogarnąć. Zakładam, że tak pierwszą dwie mapy ogarniemy. A, to Timex to jest tyle zegarkiem. Jak tam wam dzionek minął, moi drodzy? Ja dzisiaj miałem bardzo dużo roboty, kuźwa, od rana, lekarz, kontrola, potem jeszcze do sklepu pojechaliśmy. Jak je słychać? Strasznie cicho. The Philosopher's Stone, one of Lara's early conquests, and one of her most challenging pursuits, if my memory serves me. And Rome still bears the scars of that little episode. Ah, she was never one for diplomacy, Lara. But she certainly knew how to paint the town red. Well, god darn, ain't she just a picture? The charming Mr. Larson. Jak delikatny, nie? Jep ją tam po ramieniu. Spoko luz, no dobrze. But I don't deal with the monkey. Well, now that ain't polite for a lady. Even if the monkey has the Mercury Stone. Lucky I'm in a generous Mercury Stone? Ah. Crawled out from under your rock, I see. No need for unpleasantries, Miss Croft. I'm afraid I must, once again, relieve you of your burden. Easy come, easy go. No miał pistolet przecież, kurna, głąbie. Jezu, miał pistolet. Cześć, Sylwester. Miał pistolet, kuźwa, nie strzelił, no. Że akurat ją oświetlają, nie? Ale majteczek nie było widać. Teraz dopiero strzelałem. Jeszcze nie trafia, nie? Och. Jeszcze. Jezus Maria, jak on jest agresywny. No co? Biedny dostawca pizzy, kurwa. Jeszcze go prawie potrącili. Jasne. I że nie uderzyło, nie? Jeszcze zniszczyła mu. What did I tell you? Mon Dieu! Bez sensu. Tu nie wiem. Ale przynajmniej fajny, fajny screen, jakby nago stała, nie? Cześć Krycha, it. Cześć Krycha, it 3. No nie mogli, bo chcieli ją potrącić, wiesz o co chodzi. Hej, hej. Wistawio. To climb onto this crate, stand next to the crate, push forward, and then action. Mm-hmm. Press action. What action is? I don't know. To leap this short distance, walk to the edge. Wiecie, nie grałem dawno w tego Tomb Raidera, już nie pamiętam tego sterowania. Musicie mi wybaczyć. Now let's try a longer leap. Walk to the edge, then tap back once. Now press forward and jump together.
And now for the big jump. Ooh. Walk to the edge, then tap back once. Now press forward and jump together. When in mid-air, jump together. Hold action to grab onto the ledge. To perform a sideways somersault, press left and jump. To monkey swing, monkey jump swing straight up at the bars and press and hold action, then push forward. Tam jest flara, widzę. Trzeba się dostać na górę. Ale to later. For me to climb this wall, stand next to it and press forward and action together. Keep hold of action and push up to climb the wall. To climb around corners, naprawili w końcu opadanie tutaj za rogu. Hold down crouch and now push forward. Crouch. No, tak więc co. Więc dzisiaj zrobimy sobie, mam nadzieję, tą pierwszą mapkę. Może jeszcze drugą. Przynajmniej spróbujemy. To jest piątka. To są kroniki. The last one for the PlayStation. To use the lever switch, stand next to the switch and press action. No, to już jest ostatnia, piąta część. Wiesz, dawno nie graliśmy, więc chciałem, wiesz, przypomnieć wam, nie? O tej serii. No, długo nie było żadnej. Dawno nie było Tomb Raiderów. Więc stwierdziłem, że... Pomyślałem, że chcielibyście... chcielibyście poznać. Przypomnieć sobie o larwie. To swim, jump into the water. Use jump to swim forward and the directions. Ciekawe, jak ty to mówisz, będąc pod wodą. Brzuchomówca w głowie sam mówi, nie? To climb out, swim to the edge and press action. A na PS2 wyszedł. Tak! No, Angel of Darkness, Legend, Anniversary. Legend, Anniversary i to drugie, co mówiłem. Legend, Anniversary i. To walk the tightrope, walk up to the rope and press action. Legend, Anniversary. If you unbalance, i push in the opposite Legend, direction Anniversary i Underworld. No. Te części wyszły na PS2. Siema, Retro Drummer, elo, elo. Moneta jak z tego, nie? U Batmana. Wiemy, to była moneta Jokera czy Pingwina? Pingwina chyba, nie? Albo nie, tego. Człowieka dwie twarze, czy jak on tam ma? Two-face'a. Two-face. Jeszcze był jakiś znacznik, że coś tutaj jest, nie? Że coś wistaje albo coś. Są takie same. Tu coś będzie. O, flary. Florencję. Coś tu też leży. Nie widzę przez tą zjechaną. O, już rewolwer? Albo tak, bo chyba na początku będzie rewolwer jeszcze do zdobycia. Okej. Okay.
pierwszy sekret. Jeszcze dwa, bo każda plansza ma trzy sekrety. Generalnie. Powiem wam, że akurat ta część jest ponoć najsłabsza ze wszystkich Tomb Raiderów, a to z prawdą tego, że jest przekombinowana w pewnych których momentach albo jest po prostu zrobiona po macoszemu, nie? Po prostu kuźwa. Tak sobie zrobiona. To jest piąteczka. Myśmy stąd przyszli, nie? Myśmy szli dołem. Weszli dołem, weszliśmy tu chyba gdzieś. Musimy tu tworzyć te drzwi. Generalnie jest nudna ta część, nie? Jest, ma kilka fragmentów ciekawych, ale część, ogólnie większość to jest takie mech, nie? Psy z dwójki. Bo nie używali tego w czwórce i w trójce chyba. To musieli teraz reusa zrobić. Tą część chyba najmniej pamiętam, aczkolwiek kojarzę niektóre sekrety. Coś się nie zdarzało przy czwórce i trójce. Bo ich jest po prostu mniej, może dlatego. Tu nam wyskoczą nietoperki. Nie, to w drugiej planie, w drugim. Mieli pomysłów. Tak, znaczy chyba tu już w piątkę to już zrobili po prostu ponoć wrzucili niewykorzystane te. Wrzucili po prostu niewykorzystane poziomy, nie? W których tam częściach, chyba tak to było. Konkretnie nie pamiętam. Czekajcie, bo teraz już kurwa sam nie pamiętam. Gdzie to było? Nie. Też nie. Dwa. Tu jestem. A, tu? Nie, to teraz nacisnąłem. No. To kurde. Nie. Słyszałem ten. Dzieciak jakiś. Widzieliście to? Nie. Cześć, Ebi. No kurna. Jestem ślepy, kurde, gdzie jest ten przycisk? Był gdzieś tutaj. A, tu jest, dobra. Tu będą nietoperki. Się rzucą na nas. Najgorsze jest to, że nie można ich ominąć, nie? Można się ich wyzbyć. Raise the sun, Coco. Co tam słychować, jak tam? I jak tam Ebi u ciebie?
Tak, w tej części chyba była kilka takich momentów, gdzie dostajesz damage i nic z tym nie możesz zrobić, no. To powiem dla tych hardkorowców, co próbowali robić challenge. Przechodząc górę bez uszkodzeń. Czy mamy tu zeskoczyć w dół? Ja. Zacznie się w czerwcu badania i szpital. O. Tam coś mamy. Zejdźmy w dół, może coś będzie jakiś. Jeszcze szczury chyba będą, nie? Zamiast tych... Zamiast chrabąszczy będą tu szczury chyba, które zrobią damage. Jakie głupie to trochę jest, nie? Bo to jest takie... Nie, że wydłużenie. Nie, że wydłużenie rozgrywki, ale po prostu... Jest to... Coś na wzór tego, że kuźwa masz problem. Że musisz kuźwa zużywać te... Apteczki, sobie ich nie porobić. Zobaczycie, no połowa planszy, kurwa, początek, a my już mamy kurna pół paska życia, nie? No można było minąć, bo tam oczywiście pieski na początku były, nie? Więc psiokami można było jakoś sobie lepiej poradzić. Ale wybrałem hardkorowsze rozwiązanie. Jestem hardkorem. Robię w Hollywoodzie. The key. To the fourth key. No, zrobię sobie save'a, co? Nie chciałbym zginąć. Oho. Na drewnianym. Co to? Na drewnianym zobacz za drzwiami. Więcej nie powiem. Ale co za drewnianym? Na drewnianym. Nie kumam. Co chcesz przez to powiedzieć? Czy na czym drewnianym? Zobacz. Coś tu? Więc nic nie było. Nie wiem, do czego bijesz. Kurwa. Drewniany. O czym ty do mnie mówisz? Przynajmniej piątka jest krótka. No, przynajmniej tyle. Ale wiesz, to nie znaczy, że kurde ma być... Uda. Stefanio.
Najgłupszy, najnudniejszy. Rewolwer. Jakoś dzisiaj mi się nie chce gadać, powiem wam. Jakoś. To wody już odganu jeszcze nie mam. Okej. Uwolnimy jeden chociaż. Mereuristone? Okej. Ile mówiłem, że godzinkę będziemy w tego Tomb Raidera cisnąć, nie? Chyba. To Need for Speed'a ciśniemy dłużej dzisiaj. Mi się wczoraj fajnie grało. Merkury? A dobra, bo to jest cy, a nie e. Dobra, widzę obok. Dobra. Cześć Taskmaster, siemandero. Siemanko. Dwa tygodnie będę na każdym streamie. Okej, dobrze. To sobie zapisz, że zawsze o 12:00. Że o 12:00, Boże, o 18:00 zaczynamy, gramy tak 4 godzinki. Ale to dzisiaj? Jak to za jakieś 102 metry! 102 metry! No blisko, 3,5 metra, o kurwa. No to ładnie, coś sobie zrobiłeś? No to żeś kuźwa zrobił. Czego ty nie zrobisz, żeby tylko Kudiego nie oglądać, nie? Żeby tylko Kudiego oglądać. Ja rozumiem, że wy mnie lubicie, no ale kurwa bez przeginki, nie? Nie w drodze, no. Ja was rozumiem, ale no ej.
rodents, I wouldn't wonder. Big rodents. Idiot! Koleś z jedynki i z trójki chyba, tak? What? Idiot! What does the cowboy hope to achieve? Cowboy z jedynki. Mindless firing. Ain't mindless. Ten jest z jedynki na pewno. A ten? Pierre? We were kicked in the head by a horse, we? So the brain doesn't work correctly? Czy on był tu oryginalnie? Czy też w jedynce był? Never mind. We wait until she collects the other pieces. Prawidłowo trochę poturbowano. No, to już tyle, no już. You is one clever cookie, boss. Comparatively, yes. Come, let's get off this roof, and I will buy you a milkshake. Kupię ci szejka mlecznego. Zajebiście. Też w jedynce, no właśnie tak. Oni ogólnie w jedynce byli. No tu będzie sekrety, dwa będą tutaj gdzieś kojarzy. Jeden będzie trzeba się cofnąć na początku planszy ponad gdzieś. Po zabiciu tych guardiansów. My najpierw tego nie odpalamy. A nie, czekajcie, to musi być otwarte. To musi się otworzyć. Czy jednak trzeba walnąć to. Jeszcze jeden laser. No bo nie wiesz, co się dzieje, nie? Piźniesz i kurwa nie wiesz, co się z tobą dzieje. Ale co, zachwiałeś się, czy... Drabina coś tam się kurwa poluzowała, co się stało? No tu jesteśmy, tuż byłem tu. Zjechała w dół diarabina. A, takie coś. Piwo otwiera na drabinie. O, ja nie dam rady, podtrzymaj mi piwo. Koleś szedł do sekretu tędy. A czekajcie, chyba wiem, o co chodzi. Tu były gdzieś drzwi zamknięte, nie? On coś mówił, kurwa, opowiadał. No tak, ale wiesz, z drugiej strony ponoć, jak się pije na służbie, czy jak pijesz ogólnie piwo, alkohol ci tam jakoś tam zmniejsza
wiesz, tam, nie pamiętam, zmniejsza ci te, znaczy zwiększa gibkość, nie? Więc jak jesteś najebany, to bardziej, masz większe szanse na przeżycie, niż jakbyś był trzeźwy. Jakoś tak, nie? I drugi sekret. Drugi czy trzeci? Drugi z trzech. Już nie ma statystyk, kurna, zauważyłem. A, statystyki są pewnie w zegarku, nie? W Timexie. I teraz lecimy do domu do dzwonu. Tak, nieraz były takie przypadki, że samochód uderzył pijanego, auto do kasacji, a chłop tylko zadrap. No, tak. A wiadomo, no to nie jest powód do tego, żeby pić, nie? Na służbie, w pracy ogólnie. Oj, tu są sekrety, nie? Tu się otworzą. O. Tutaj jest jeden sekret i tu jest drugi sekret. Żeby to otworzyć, to trzeba coś tam zrobić, pamiętam. I znowu, kurna, pan, on praktycznie życia nie ma. O. A, i tu będzie właśnie. O, to pamiętam. Kruka w skowronka. W gołębia. Ciekaw jestem, czy w ogóle jest to... A nie, bo to mamy pięć różnych... Cztery historie są, nie? Jest to. Jest historia, jak Lara jest młoda. Jest młoda i w cutscence jest Underboobies. Underboob. A ten... A jeszcze jest... Jakby w Rosji, gdzieś tam jakby... Ta łódź podwodna tu będzie chyba, tak? Jeszcze jest... Łódź podwodna, a i to w lateksie, nie? Te goście z laserami, kuźwa. Ta głupota. Ja nie lubię tą kurwa lasery, trzeba się kurwa skradać. A daj spokój, nie? I to jest ostatnia, nie? Chyba. Bo tam jest ta natla, pseudo natla. Bo to nie jest natla, tylko ktoś inny. Je trzeba chyba do siebie, nie? Przyciągnąć. Żeby się patrzyły na się. Aha, to tylko raz obrócić. Nie? I powinniśmy teraz pójść i tam się powinno otworzyć. O, mówię? Sekrety. I są trzy sekrety. Dziękuję.
Mówiłem, że to easy jest. I to co, zaraz koniec pierwszej planszy, czy drugiej? A, ja save'a nie zrobiłem. Ja mam pistolety z jedynki. Automatyczne, zajebiste są. Szkoda, że ich nie mam na mieć. Każecie? Mezu, one były zajebiste. Begging your pardon, ma'am, but if you'd like to put them on co, shotgun ma? Jakiś malutki. Nie, on rewolwer ma. Now, the second stone, if you please, Miss Croft. Come get it. It's a little too late in the evening for these games. Larson, search her, if you please. Well, god darn if I don't get all the best jobs. You want to try the back pockets? Za dupkę się złapał, nie? Enough! Enough! My patience is exhausted with this childish nonsense. The stone, Miss Croft. If you put this into that gate, Pierre, you're going to get a lot more than you bargained for. Trust me. I'll put it in then. That would be one of the stupidest moves you've made, and that's saying something. I think you'll appreciate. No, co sobie podotyka, to jego. A nice try as always, Miss Croft. Mam jakieś N? Na pistolecie? Don't say I didn't warn you. What is it? What have we done? In your usual flamboyant style, you have set in motion the next gate phase. Next gate phase? If my memory serves me, the gate has realigned itself. And if it does not receive two stones in the next few moments... If I was you, I'd grab your Cro-Magnon cowboy over there and run as fast as your little legs can carry you. Au revoir, mon cher. Au revoir, mon cher. Będzie podsumowanie planszy, czy nie? Nie od razu, już kurwa, już, jeszcze się nie zaczęło, a już, już, już. To są statiksy, statiksysy. Ammo już 609. Gdyśmy wszystko wystrzelali zamiast w tych... Lar. Tych laserów to już kurwa trzymam, nie? Przejdźmy się jeszcze ulicami. Piccolo! Tak więc powiem wam tyle, że nie wiem co powiedzieć. Powiem wam tyle, że jakiś taki jestem dzisiaj mech. Chyba się za dużo wczoraj wygadałem. Powiedzcie coś ciekawego.
Oczywiście wiemy tu, że jeden z naszych miał bliskie spotkanie, znaczy przy pomocy grawitacji zbliżył się do gruntu. Grunt to zdrowie. I na szczęście nic mu się nie stało. Widzę, Patryk trzyma się tutaj do wciapu. Też szanujemy. Elo, elo, mordo. Ja tam dzisiaj na leniucha, nie? No. No dobrze, dobrze. Zastanawiam się tylko, dlaczego go oglądałeś, Krycha. Dobra, słuchajcie, jeszcze to nie jest reklama, ale jeżeli chodzi o... Sushi, dziękuję ci bardzo serdecznie za Subixa, już 5 miesięcy z rzędu, a 7 miesięcy generalnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Co? To 7 miesiąc subskrypcji na tym kanale, subskrypcja już od... subskrybując już od 5 miesięcy, no. Wielkie dzięki, ziomek. Praise the sun for you, man. Praise the sun for you. Wielkie dzięki za Subixa. Niech ci dziecia w boziach wynagrodzi. Sobie save'nę. Co mówię? A, to nie będzie reklama, ale dzisiaj tak, odebrałem dwie paczki z Carrefoura i paczkę z piekarni tutaj na... a nie zdążyłem. Na jakby osiedlowym sklepie, osiedlowej piekarni. I powiem wam tak. Carrefour się znowu nie popisał, aczkolwiek nie jest źle. Kuźwa, mamy trzy włoszczyzny, dwa czteropaki danonków. Danon? Danon, danonki? Serek Danon. O, serek heterogenizowany. Danionki, coś takiego. Do tego jeszcze weszło. Do tego jeszcze doszło jakiś tam kurna jogurt zwykły, homogenizowany. Jeszcze się. Czy ja wyjdę? Wejdę. I tak nie... Nie, powiem akurat te danonki, co mają do 24 po termin. Nie ma jakiegoś szału, nie było, nie? Coś tam się da wykorzystać, nie mniej więcej. Coś tam wykorzystamy oczywiście. Z... Emi. Mówię, mamy trzy włoszczyzny, nie? Na przykład. Jeszcze trzy włoszczyzny były, dwa czteropaki. 2-4 paki, czyli 8 tych danonków serka homogenizowanego, dwa takie serki ze szczypiorkiem, coś a la Almette, tylko jakieś inne. Co tam jeszcze było? Jakieś mentosy, nie mentosy. No trochę tego tam nawrzucali, nie? Nie było źle. I to za tam 24 zł wszystko, nie? Ale piekarnia, słuchajcie, kurwa, 15 zł, czy 20 zł z 40, nie? Jeden cały chleb, taki duży, nie? Jeden duży chleb. Dwa takie mniejsze, razowy, jakiś tam zbożowy, jakiś tam pełnoziarnisty. Trzy rogale, kuźwa. Tylko rogale to, kuźwa, takie niewielkie, nie? Takie, wiecie, takie trzy rogale. Trzy takie buły wielkie.
I do tego drożdżówka z makiem i drożdżówka z serem, nie? Jest zajebiście, nie? Powiem tyle. Właśnie o to chodziło. A, i jeszcze dostaliśmy z Carrefoura mleko. O. Kisza ma dwa dni terminu, no ale co? No, tak więc powiem wam, że no, jestem zadowolony z tego zakupu. No teraz mamy tak naprawdę, jeszcze jakby się jak skądś jakieś tanie mięso dorwało, to naprawdę można by rosołek zrobić, jakieś mięsko. Ja powiedziałem Emi, bo rosół, znaczy ten zupa z takiej samej włoszczyzny to będzie kurwa słabo, nie? A, no i dzisiaj zrobiłem sobie z własnego twarogu, nie spod napleta, z mleka krowiego, który ten ogarnąłem. Zrobiłem własny ten twaróg zrobiłem i z tego twarogu dzisiaj zrobiłem twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem. Tylko niestety wyszedł mi trochę suchy ten twaróg. Prawdopodobnie za długo go odcedzałem, nie? Jeszcze mam jeszcze jeden garnek mleka mam do ogarnięcia. Miałem to dzisiaj zrobić przed streamem, ale już się nie wyrobiłem. Więc zapewne zrobię to po streamie. Albo jutro rano, nie? Ogarnę. Kurwa, gdzieś tu była bardzo niewidoczna drabina gdzieś tu była, z tego co pamiętam. Pamiętam, szukałem, tu myślałem, że się zgliczowałem. A gdzieś tu właśnie jest bardzo niewidoczna drabina. O, jest. Mówię, że coś kojarzę. A gdzie ty odbierasz te Tak, w Carrefourze do informacji normalnie. Do obsługi klienta, czy jak oni tam się nazywają. A, tu jest, dobra. Normalnie, że tam do informacji, czy obsługa klienta, coś takiego. I tam podchodzę i tam są takie boksy, tam masz te kartony z tym twoim jedzeniem, nie? I po prostu mówisz, że... I przychodzisz i mówisz, że popaczkę z... Mówisz, że przyszedłeś popaczkę... Mówisz, że przyszedłeś popaczkę z Too Good To Go? Gdzie trójka? To jest piątka. Trójka przecież przeszliśmy już. Teraz piąteczkę robimy. Teraz piąteczka i potem Angel of Darkness. A muszę to zrobić, dlatego tak dzisiaj szybko ogarnęliśmy to. Dlatego dzisiaj wziąłem się za Chronicles. No bo jak mamy grać godzinkę, właśnie zaraz tego godzinka minie. No tak godzinkę pogramy w to. To się raczej nic nie powinno dziać. I tak będziemy sobie terpieć, musiałbym w końcu go kontynuować. O, nie dziwię ci się, że nie chce ci się jego kontynuować. Ale nie no, on jest krótki, nie? Aczkolwiek nie jest krótki levelowo, tylko kuźwa skomplikowanie jest przez to, że jest skomplikowany. Dlatego robi się, wiesz, bardzo ciężko się go ogarnia momentami, nie? I to daje, wiesz, skomplikowaność już tych manewrów wszystkich. Chyba przesadzili kuźwa w czwórce, nie? No, to masz powtórkę. Coś, czegoś nie zrobiłem. Tam trzeba skoczyć? A, jeszcze do tego z piekarni jeszcze pizzerkę dostaliśmy. Kurwa, taką pizzerkę dostaliśmy. O tej zapomniałem, jeszcze pizzerka była, nie? Będziemy jeść na kolację, sobie wezmę ją, bo Emi powiedziała, że się obiadu nie miałem, tak jako tako. To mówi, że ten, że tą pizzerkę mogę sobie dziabnąć. Dobra, dlaczego to nie poszło?
Dlaczego to się nie podniosło, moi drodzy? A wezmę to po dłużej pociągnę. Ja nie coś otwiera, wiesz? Kolejna głupota, która coś otwierasz i nie wiesz co. To mi się wydaje, jest po to, żeby uruchomić te całe, kurwa, zbiorowisko. Jeszcze musimy jedną rzecz podnieść, nie? Czekaj, bo my to źle zrobiliśmy. Kurna, to trzeba jeszcze raz podnieść, o, jeszcze jedno. Jeszcze ten pierwszy, co robiliśmy, to trzeba jeszcze raz podnieść, żeby podniósł się do połowy i jeszcze raz. Kurwa, zapomniałem. A tam to uruchomiało cały ten mechanizm. No kudi debil, nie? A skąd człowiek mógłby wiedzieć, że trzeba jeszcze raz zrobić, jeszcze raz się cutscenka odpali? Och, jak ja bym robił coś takiego, to byśmy z jednej połowy ekranu była Lara ciągnąca, a druga by była... no nie obciągająca. No nie, przeskoczymy tam od razu. Była, tylko że raz podnieśliśmy, trzeba dwa razy ją podnieść, wiesz? Trzeba dwa razy podnieść, bo raz podnieśliśmy, ona się podniosła do połowy. A patrz teraz. Jeszcze raz pociągnę. No. I jeszcze raz trzeba podnieść. Widziałeś? No i teraz. No. I teraz będzie dobrze. Ja już pamiętam, bo mówię, my to graliśmy jakiś czas temu. Parę lat temu w to graliśmy, dlatego ja pamiętam, że to też było takie przestrzenie, że trzeba to dwa razy zrobić, nie? No o tyle łatwiej mi jest w to grać, no mówię, no. Ja to ogrywałem parę lat temu, nie? Mógłbym, słuchać, nawet zaryzykować stwierdzenie, że mógłbym nawet obejrzeć, jak ja to przechodziłem, żeby to wszystko wiedzieć, co robi. I teraz powinno się uruchomić. No. Cześć Arturek, siemano. I tu gdzieś jest sekret pierwszy, czy drugi sekret się odpalił. Tylko gdzie był tutaj sekret? Czy tam się otworzyło w dół, czy... Właśnie nie pamiętam. Tu się otworzyło. To będzie Rose? Yes, Rose. Z Larą bym się przespał. Kto by nie chciał, słuchaj. To musiałbyś tak naprawdę znaleźć babkę, która cosplayuje taką Larę w bardzo dobrym sposób, nie? Naprawdę jest praktycznie kopią, nie? To wtedy mógłbyś się z nią przespać. To jest jedyna możliwość. Tylko, że to wtedy nie będzie Lara Croft, nie? Tylko... kopia Larwy Croft. Kopiesz nic. A. True. O, szczuren!
One jeszcze skurkowańcem biegają po... Dawaj amunicję. I łopteczkę. No też. Pierwszy powinien odpalić chyba, nie? Za jakiś czas. Pierdzący. Kuźwa, nie zapisałem jeszcze Assassin's Creed'a mieliśmy dzisiaj uruchomić. Kuźwa. A mi się kuźwa pierniczy. Trzeba pewnie uruchomić, odpalimy zamiast tego. AVP. I zaraz się niektórzy zdenerwują, że znowu kurna nie ma to, tego. Ta SKS jak najbardziej. Pamiętam gdzie był trzeci, bo to jest jeszcze jeden sekret, nie? Chyba jest. Jeszcze dwa kurna, o Jezu. Tylko już nie pamiętam gdzie był. To pamiętam, też coś tu było chyba. Tu będzie zamknięta, nie? Amo do rewolwera. Byśmy tą Walhalę poruszyli z fabularnie, no mówię, no już mam 120 poziom. Już kolejny świat. To jest Ter 5 już. Czwórkę skończyliśmy parę dni temu. Dowiesz się o tym w połowie listopada. Dopiero. Takie są premiery ustawione odcinków. A, to pamiętam, dobra. Tu będzie sekret, już wiem, już kojarzę. Pamiętam jak to było. Chyba było trzeba biegać i dobra, już teraz pamiętam chyba. Cześć Adam. No właśnie, tych dzwonów nie kojarzyłem bijących. Myślałem, że to Last Revelation. Nie, 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 to jest właśnie Tomb Raider. O, jaką grę chcesz? No nie zmieniło się w ogóle, nie? Od czwórki. Na PS, na PC-cie już jest inne menu, nie? Akurat się zasłoni, no. Kiedyś, Boże, jak ja długo z nim walczyłem, ty. Wy sobie nie wyobrażacie. Ape Escape. No nie wiem, czy to będzie Ape Escape, wiesz? A, w ogóle. Jakby ktoś chciał, to mam na sprzedaż GTA Vice City Stories promkę na sprzedaż. Bo kolega, który kiedyś zbierał, już nie zbiera. Promek. Więc jakby coś, to mogę wam sprzedać. Za ile było? 250, tak? To dla was 200. Ape Escape jest jednak. Połączenie gry przygodowej z platformówką. Mały chłopiec musi podróżować w czasie, by schwytać zmutowane małpy wysyłane w różne epoki dla wywołania zmian w historii. Zastosowany w grze engine wymaga używania analogowego kontrolera z uwagi na system sterowania postacią opierającą się na gałkach R3 i L2, L3. Ocena 9 na 10. 200 zł, nie groszy, no co ty? No co ty, ej! A my tu potrzebujemy, kurwa, części, żeby to ogarnąć. Jak mnie pamięć nie myli.
Gierka dzieciństwa, tak. Widać, że PSX już wtedy był powoli. Tak, tak. Cześć, Master Yoda. O, a sekret tutaj sobie leży. To ty miałeś Master Yoda, czy Peter miał znajomego, który ten znajomego, który też zbierał promki. Tak, 69 zł, tylko że w ratach, po w 4 ratach. To wtedy jo. Czyli trzeba znaleźć jeszcze kuźwa te. Trzeba jeszcze znaleźć jakieś śrubokręty. Ale raty płatne z góry. Ha. 69 zł, ale razy 4. Dobra, to musimy znaleźć jeszcze jakieś chyba części, tak? Gdzie one są? Szukajcie, a znajdziecie, co? No i tam jest kolejny sekret, widzicie? Ostatni jest tam sekret. My potrzebujemy... Czy mamy taką część? Nie mamy chyba, nie? Nie mamy tylko to i dwa sekrety. Już godzinkę gramy, więc zaraz będziemy kończyć. Już godzinka, tak, 19:05. Tylko gdzie były te kurna? Bo gdzieś tutaj na przykład. My nie, myśmy coś wyrywali z tego, myśmy coś wyrywali te kuźwa koło skądś. Nie pamiętam kurna, skąd myśmy to wyrywali. To było, nie wiem czy to przed tym, z beczek nie wyciągaliśmy tego. Tego tu nie widać, nie? To gdzieś tu było. No nic, no co, udało nam się półtora planszy zrobić na ten czas. Godzinka wystarczy. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę, moi drodzy widzowie na YouTubie. Jeszcze raz zapraszam was na streamy codziennie. Znaczy już teraz nie wiem, czy codziennie, bo to jest listopad, a mamy teraz dokładnie maj. A wy oglądacie to w listopadzie, jak nie w grudniu już. Nie, to już będzie chyba grudniowy. Tak więc widzimy się w grudniu, gdzie streamy mogą być codziennie. Jeżeli będę jeszcze żył, nie umrę z głodu, a jak nie, no to zawsze możemy jeszcze wracać do starego systemu poniedziałek, środa, piątek, weekend. Tak więc życzę wam miłego dzionka i zapraszam na Twitcha. Zostawcie suba, zostawcie lajka, komentarz dla zasięgu. Bye.